polski rap z roku na rok zdobywa coraz to większą popularność. Polscy artyści coraz częściej witają na ogólnoświatowych rankingach i generują ogromne liczby. Niektórzy widzą w tym szansę na popularyzację polskiego rapu za granicą. Czy jest to możliwe? Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale rozważymy, porozmawiamy sobie o tym, czy polski rap kiedykolwiek będzie miał szansę na popularyzację za granicą. Nie przedłużając, zapraszam do materiału. W ostatnich latach polski rap bardzo się rozwinął, wzbogacając się o wielu artystów tego gatunku, jak i jemu pokrewnych. Polscy artyści starają się gonić, o ile już nie dogonili, zachodnich raperów pod względem poziomu realizacji muzyki, ale też i okładek, teledysków czy koncertów. Czy w takim razie polski rap kiedykolwiek ma szansę na międzynarodową popularyzację? Odpowiedź brzmi nie. Niestety, jeśli popularyzacją mieliby być Amerykańcy czy Niemcy zasłuchujący się w polskim rapie, no to odpowiedź brzmi absolutnie nie, jest to kompletnie wykluczone. Ale dlaczego? Przecież polscy newschoolowi artyści mogą się podobać chociażby ze względu na samo brzmienie, na same flow. Nie trzeba znać tekstu, nie trzeba rozumieć, o co chodzi. To po prostu bangla. Czemu nie? Po pierwsze, przez naszą kulturę. Składa się na to tak wiele czynników, jak chociażby chrześcijaństwo, zabory, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, czasy PRL-u i wielu, wiele więcej, sprawia, że nasza kultura dla obywateli Zachodu jest wręcz egzotyczna i niezrozumiała. Natomiast drugą i znacznie poważniejszą przeszkodą jest nasz język. Niestety, ale język polski jest jednym z najtrudniejszych, najdziwniejszych i najśmieszniejszych języków na świecie. Przynajmniej dla obcokrajowców. Niejednokrotnie słyszałem, że język polski dla obcokrajowca brzmi jak zamiatanie liści. Mi samemu obcokrajowiec mówił, że brzmimy, jakbyśmy mówili z plastikową reklamówką w mordzie, no co raczej nie jest zbyt przyjemnym dźwiękiem, nieprawdaż? Nic dziwnego, że Rosjanie pejoratywnie określają Polaków przekami. Mieszkańcom sąsiednich krajów język polski wydał się szeleszczącym przez bardzo dużo wyrazów z dwuznakami w postaci szyczy. Zobaczcie sami, szczęście, przepraszam, proszę bardzo, przyszłość, przeszłość, szczyrk, Szczecin. Masakra. Dla kogokolwiek, kto nie pochodzi z Polski i w jego języku nie występują dwuznaki, no to ma przekichane, ma po prostu przesrane w Polsce. Przesrane! Nasz język jest obfity w ciężkie do wymówienia dwuznaki, jak on, en, ci, ni, szy, ży, czy, dży, a nawet prawie niewystępujący w innych językach trójznak dzi. Stąd tak wielu obcokrajowcom ciężko wymówić chrząszcz, szczecin czy szczyrk, bo prawie całe te słowa składają się z dwuznaków, których próżno szukać w innych językach. Ilość tych dwuznaków wynika też z wielu czynników, jest cały dział nauki zajmujący się badaniem języków, badaniem naszego rodzimego języka, jego pochodzenia, jego tautologii, no ogrom, no, moglibyśmy tu spędzić 2 godziny, ale do rzeczy. Główną rzeczą normującą, systematyzującą jakkolwiek języki są gatunki i grupy. Wszelakie języki na świecie dzielą się na różne grupy, a między nimi występują różne stopnie pokrewieństwa. W bardzo dużym skrócie, jeśli języki wywodzą się z tego samego prajęzyka, to są one spokrewnione. I tak oto prajęzykiem, z którego wywodzi się największa rodzina językowa pod względem użytkowników, jest praindoeuropejski. Z tej właśnie rodziny wywodzi się większość języków europejskich, w tym polski, angielski, francuski czy włoski. Jednakże wspólna rodzina językowa nie oznacza, że języki są do siebie podobne. To dopiero grupy w danej rodzinie definiują podobieństwa i w ten sposób w grupie językowej indoeuropejskiej wyróżniamy języki germańskie, jak niemiecki czy angielski, romańskie, irańskie, indoaryjskie, słowiańskie i bałtyckie. I to dopiero wśród grupy języków słowiańskich możemy szukać podobieństw. I na przykład w przypadku Ukrainy mamy języki wschodniosłowiańskie, które należą do tej samej rodziny, ale do innej grupy. Wiem, zaczyna się robić trochę kocioł. W skrócie, odróżnia nas od języka białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego alfabet, ponieważ nie mamy cyrlicy, tylko alfabet łaciński. Warto tu zwrócić uwagę, że Litwa i Łotwa nie należą do języków słowiańskich, a bałtyckich, co oznacza, że próżno szukać podobieństwa między litewskim a polskim. Czy zatem polski rap jest kompletnie bez szans na wyjście poza granice naszego kraju? Niekoniecznie. Na pewno nie ma szans na wyjście w skali globalnej, nie ma szans
szans przejmowania ogólnoświatowych list przebojów, nie ma szans, żeby jakikolwiek polski raper stał się popularny ogólnoświatowo. Ponieważ nasz język dla obcokrajowców jest zbyt dziwny, zbyt nienaturalny, bardzo nieatrakcyjny, ciężki do zrozumienia, jednakże nie wszyscy uważają język polski za aż tak ciężki, ponieważ mamy grupę języków słowiańskich i wschodniosłowiańskich, w których znajdziemy bardzo dużo podobieństwa. Tak chociażby słowacki, który wręcz umożliwia swobodną komunikację w dwóch różnych językach. Sami zapewne wiecie o podobieństwach czeskiego czy chorwackiego do naszego języka. W takim razie może polski rap powinien szukać swojej szansy wśród innych krajów słowiańskich? Bezsprzecznie tak. Pamiętajmy chociażby o wiralu Gipsa, którego kilka utworów zaczęło hulać po Ukrainie, wbijając się w top 50 Spotify Ukraina. W dodatku, w świetle ostatnich wydarzeń, a mianowicie agresji Rosji na Ukrainę, gdzie wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski za lepszym życiem, przy okazji chłonąc naszą kulturę i chłonąc nasz język. A w języku ukraińskim już istnieje wiele naleciałości leksykalnych z języka polskiego. A ostatni utwór Kubiego, Pusty pokój, ale płyty diamentowe, gdzie udzielił się Szpaku i Tulia, pokazuje, jak łączyć tradycję z dzisiejszym brzmieniem. Gdzie Tulia to zespół folkowy, a pieśni folkowe w krajach słowiańskich posiadają wspólny mianownik. Oczywiście, że jestem w stanie sobie wyobrazić Polaka nawijającego po angielsku z perfekcyjnym amerykańskim akcentem, który kuma amerykańską kulturę, który być może nawet wychował się w Ameryce, tym bardziej łatwiej byłoby mu to skumać, tylko mam wątpliwości, czy to aby był polski raper, bo tylko na dobrą sprawę z obywatelstwa, a jeśli już mówimy o takim typowym polskim sznycie, który byłby odczuwalny w muzyce, to on wtedy nie istnieje, dlatego nie nazywam takiego przypadku możliwego kiedyś w historii do wystąpienia polskim rapem, nie nazwałem tego, będzie tam brakować po prostu polskiego sznytu i stylu. Właśnie dlatego uważam, że polscy artyści, którzy zdominowali już Polskę i dalej czują głód, żeby przejmować więcej, żeby te streamingi rosły, no to muszą się otwierać na zachodnie rynki. Ale niestety żaden z Amerykanów nie będzie się nigdy zasłuchiwał polskimi płytami, bo czułby się, jakby słuchał szurania liści. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał, że się czegoś dowiedzieliście, nauczyliście i zarzuciłem jakąś ciekawą rozkminę. Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę miłego dnia. Dzięki, na razie. Cześć! Panzer! Panzer? Panzer? Nein, nein.